Witam Państwa, Paweł Rakowski, Rozmowy Kresowe. Moim Państwa gościem jest Piotr Sieczkowski, historyk Fundacja Mosty. Witam Państwa. Jest lato, czas urlopowy, wiadomo, urlop najlepiej nad morzem spędzać, a jakie jest piękniejsze miasto niż Odessa? Jakie jest piękniejsze miasto niż Odessa, to ja nie umiem powiedzieć, bo wszystkich miast jeszcze nie widziałem. Natomiast Odessa pewnie jest pięknym miastem, jeżeli ktoś lubi tego rodzaju piękno i tego rodzaju miejsce. Dla mnie Odessa jest takim zjawiskiem nowym i trochę dziwnym. Proszę pamiętać o tym, że Rzeczypospolita Polska, jak pod koniec XVII wieku przegrała swoją szansę rozwojową, to powstał taki stan rzeczy, że w kierunku wschodnim byliśmy wysunięci bardzo daleko, aż do Dniepru, w poszczególnych miejscach. Natomiast z drugiej strony, na południe od Rzeczypospolitej istniał obszar tatarski, który w XVIII wieku podbiją Rosjanie. I to się stopniowo będzie ten podbój przesuwał, poczynając od takiej miejscowości, która się nazywała w XVIII wieku Jelizawetgrad, a dziś się nazywa Kirowograd. Jest jakieś 50 kilometrów od przedrozbiorowej granicy Polski. Potem w połowie XVIII wieku powstał Chersoń jako twierdza wojskowa, kiedy Rosjanie dotarli właściwie do ujścia Dniepru, bo Cherson jest bez mała u samego ujścia. U samego ujścia tam pewnie nic nie można zbudować, bo to jest taki liman, rozlewisko takie ogromne z różnymi odnogami, więc są tam tylko wsie typu Goła Przystań czy miasteczko Curupińsk. Potem powstał Mikołajów u ujścia rzeki Boch, a potem, czyli w roku 1795, zostanie założona Odessa, będąca bezpośrednio nad Morzem Czarnym i w odległości kilkudziesięciu, pewnie 30, może 40 kilometrów od ujścia Dniestru do Morza Czarnego. Czyli Rzeczpospolita się skończyła, a Odessa narodziła. Tak, tak, to można to tak nazwać. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie to, co myśmy przegrali geopolitycznie czy strategicznie, to, że myśmy Tatarów z Nadmorza Czarnego od strony północnej nie pogonili albo nie wcielili ich do siebie i żeśmy zostawili tą możliwość dla strony rosyjskiej, która w pewnym momencie nas podeszła jakby od spodu, od strony Morza Czarnego, a przy okazji innej od strony Morza Bałtyckiego. Myśmy się dali w pewnej mierze w XVIII wieku wbić w jako klin między rosyjskie posiadłości i tyle. Natomiast sama Odessa, miasto XIX-wieczne, bo jeżeli car pozwolił, czy carowa pozwoliła, czy dała możliwość budowania tego miasta w roku 1795, bo takie są, że tak powiem, jakby akty otwarcia tej budowy, no to przez następne dziesięciolecia, głównie do roku 1824, ile pamiętam, była ta Odessa budowana przez francuskiego architekta o nazwisku Richelieu. To jest epoka rewolucji francuskiej i do Rosji jako ostoi absolutyzmu wszelakiego uciekali ci, których Robespierre, czy Danton, czy może Napoleon chciał posadzić na gilotynę, czy położyć pod gilotynę. Więc oni zwiewali do Rosji. No i tak się trafiło, że francuscy architekci, a głównie tenże Richelieu, będzie budował Odessę przez pierwsze ćwierć wieku jej istnienia. Miasto położone nad morzem, miasto port, dzisiaj miasto mające także plaże i takie fajne kurorty wypoczynkowe
na tych plażach, ośrodki takie. Dzisiaj to w stylu ukraińskim, to wszelkie świecidełka, błyskotki i inne cuda na kiju tam się zdarzają, ale z punktu widzenia polskiego turysty jest to przyjaźnie tanio i można sobie w ciepłej wodzie się pochlapać. Jeżeli ktoś lubi architekturę XIX-wieczną, to bardzo zachęcam do oglądania tego miasta. Jeżeli ktoś chce poszukać na przykład architektury XX-wiecznej, Związek Sowiecki rozwija się od lat 20. Jest to specyficzna forma rozwoju, ale nim powstał socrealizm, to powstał taki styl architektoniczny właśnie typowy dla lat 20. Związku Sowieckiego. I takie budynki właśnie w Odessie też można zobaczyć. Mhm. Odessa kiedyś, czyli przed rokiem 1920, powiedzmy, to było czwarte co do wielkości miasto w Imperium Rosyjskim. Był Petersburg, stolica, Moskwa, druga stolica, Kijów, nie stolica, ale bardzo ważne miasto i była Odessa, mająca kontakt ze światem zewnętrznym poprzez morze. No właśnie, to musiało mieć, jakie były relacje Odessy z ziemiami południowo-wschodnimi, które znalazły się w zaborze rosyjskim? Z pamiętników, które opisują XIX-wieczną rzeczywistość polską, tej naszej arystokracji, szlachty, powiedzmy sobie już w sensie praktycznym, nie w sensie formalnym, no to oni do Odessy jeździli jako do miasta, które stanowiło punkt odniesienia, jako do miasta, które stanowiło zaplecze. Po prostu no, z jakiegoś tam terenu jeździ się do dużego miasta. Może to być Warszawa, może to być Kijów, może to być Odessa. I Odessa stanowiła właśnie taki ośrodek dla Polaków. No oczywiście w roku 19, kiedy tam się pojawiło zagrożenie bolszewickie, to do Polski uciekało się przez Odessę, a z Odessy statkiem na drugi koniec Europy. Innej możliwości nie było, bo przebijanie się z takich miejscowości jak Humań, czy Tomaszpol, czy tam jakieś inne murowane Kuryłowce do Warszawy, to było samobójstwo, bo nie było ani czym, ani jak, a droga za daleka, bo 900 kilometrów, a do Odessy bliziutko. Odessa była rosyjsko-żydowskim miastem. Przede wszystkim bardzo dużo ludności żydowskiej. Przed pierwszą wojną liczyła około 500 000 mieszkańców. Dziś liczy też 500 000 plus to, co przyjeżdżają do pracy, no to podobno jest to drugie 500 000. Ale wtedy ta Odessa stanowiła to tak zwane okno na świat i wielu wspomina, jak uciekało z południowej Polski, czyli dzisiejszej Ukrainy Środkowej, właśnie do Odessy, a nie w żadną inną stronę, bo w każdą inną stronę było niebezpiecznie. A do Odessy było i najbliżej, i gwarantowało to, że się stamtąd wypłynie. Potem w 20 roku ostatecznie już zawładnęli tam bolszewicy, to Odessa jest miastem, z którego 60% mieszkańców uciekło przed bolszewikami. To proszę sobie wyobrażać, jak ci bolszewicy musieli być straszni, a jak ta ludność musiała się ich bardzo bać. I tak to wygląda do dnia dzisiejszego, wydaje mi się. Dzisiaj Odessa z miastem, po którym sobie można spacerować. A czy widzimy tą dawną świetność Odessy, czy tylko tak jakby trzeba mieć wyobraźnię? Ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, czy dawną świetność widzimy. A czy widzimy dawną świetność carskiej Rosji? Nie widzimy. Chodzi się po Odessie, jak się pójdzie. Na Kremlu widać. Bardzo możliwe. Chodzi się po Odessie, jak się ogląda port w Odessie, to człowiek nieznający się, tak jak ja, na jachtach,
zastanawia się, kto to może mieć takie jachty. Co to na pierwszy rzut oka widać, że one kosztują po parę milionów dolarów, prawda, w biednym społeczeństwie ukraińskim. Jak się pójdzie na plażę, to na plaży jest taki tłok, że nie dość, że nie ma się gdzie położyć, to nie ma gdzie stanąć. Bez mała w wodzie jest zupełnie tak jak w pudełku ze szprotkami w oleju. No tak, jest ciasno. W związku z czym jakaś ta świetność być musi, skoro ci ludzie pieniądze mają na to, żeby sobie urzędować. Jest w Odessie kościół, w którym są polskie siostry i można się z nimi zaprzyjaźnić, kościół rzymskokatolicki. Jest całe mnóstwo knajp, w których można sobie posiedzieć, jest przyjazna atmosfera. I cenowo rzecz też jest przyjaźnie. Cenowo, no to jak na Ukrainie, no jest przyjaźnie i już, no trudno się wdawać w jakieś konkretne rozwiązania, bo przecież Ukraina finansowo jest niestabilna, więc jak ktoś był w zeszłym roku, to w tym roku jak będzie, to będzie miało 1/4 drożej albo o połowę drożej, więc nie ma co przekazywać informacji w tej dziedzinie. No ale jakby nie patrzeć, jest to klimat przyjazny dla tak zwanej turystyki. Można dla tych, którzy są oszczędni, zamieszkać u polskiego księdza za absolutnie, że tak powiem, skromne pieniądze. Pewnie można zamieszkać w jakichś hotelach z górnej półki za mniej przyjazne pieniądze, ale nie miałem przyjemności, więc nie będę tego komentował. I tak ostatnie takie pytanie, czy są Polacy w Odessie? Są. Czy w tamtym XIX wieku generalnie polskie życie zniknęło z miasta, czy jakoś to się dalej tliło? Ja sądzę, że w XIX wieku polskie życie w mieście Odessa było życiem incydentalnym, że tam się przyjeżdżało z sąsiedztwa. Przecież Rosja carska była pewną jednością, więc mieszkając na Ukrainie, gdzieś tam w dawnym województwie podolskim czy bracławskim, tak, do tej Odessy było niedaleko. Od lat 70. XIX wieku jest kolej i można spokojnie sobie dojechać do tej Odessy. Jak to wygląda dzisiaj, nie umiem powiedzieć, ale miałem okazję spotykać takich, którzy mówiąc do mnie po rosyjsku opowiadali o swoich polskich korzeniach, bo ich tam dziadkowie w Odessie mieszkali, oni teraz też mieszkają. I pewnie takich okoliczności jest dużo. Ja tego nie poszukiwałem, bo dla mnie Odessa wydaje się miastem obcym i tak mimo wszystko nie użyję słowa nieprzyjaznym, bo to byłoby za trudne, za ciężkie określenie, ale takim, którego bym nie wybrał, gdybym miał do wyboru jakieś inne miasteczka nadmorskie. Pewnie wolałbym Sewastopol, może wolałbym jakieś inne miasto na Krymie, jeżeli mówimy o Morzu Czarnym i korzystaniu z niego. Odessa taka wydaje mi się trochę zimna, rosyjska wydaje mi się, rosyjska. Chociaż tak jak się chodzi ulicami Odessy, to widać starozakonnych Żydów w jarmułkach czy w kapeluszach jeżdżących Mercedesami klasy S600. To można zobaczyć, więc widocznie jakoś im się tam wiedzie, ocaleli i mają się nie najgorzej. Czyli ciekawe rzeczy można w Odessie zobaczyć. Można ciekawe rzeczy zobaczyć. No, tą najbardziej spektakularną są oczywiście te schody, które remontują, przebudowują, poprawiają. Ostatnio, jakie widziałem, to były wylane asfaltem. No, dziadostwo zupełne, no ale cóż, no, tak to bywa, no niestety. Tak to bywa w Odessie. Piotr Sieczkowski, historyk Fundacja Mosty. Paweł Dziękuję Rakowski. Państwu. Żegnam Państwa w rozmowach kresowych.